9 stycznia około godziny 16 doszło do zdarzenia drogowego na ulicy 1 Maja w Bielawie. Przy skrzyżowaniu z ulicą Bolesława Chrobrego kierujący samochodem marki Opel zjechał na przeciwny pas ruchu i wjechał w bok prawidłowo jadącego Nissana, w którym podróżowała czteroosobowa rodzina, w tym dwójka dzieci. Sprawca zdarzenia odjechał uszkodzonym pojazdem, ale kierowca Nissana zatrzymał go na ulicy Pileckiego i przekazał patrolowi dzierżoniowskie drogówki. Najprawdopodobniej kierujący samochodem marki Opel był nietrzeźwy i został przewieziony na komisariat policji w Bielawie, a jego pojazd zabezpieczono na policyjnym parkingu.